Ponad 500 osób, młodzież, dzieci i starsi z Lwowa, Tarnopola, Śniatynia i Iwano-Frankiwska pielgrzymowali w tym roku do sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach koło Halicza. 15. z kolei pielgrzymka została zorganizowana przez ojców franciszkanów. To miejsce szczególne, dlatego że właśnie tutaj kiedyś były pielgrzymki i nawet takie osoby, które są znane, dzisiaj biskup emeryt Stanisław Padewski, tutaj jako dziecko chodził jeszcze w pielgrzymce. Dzisiaj właśnie przeżywamy też różnicę tej krwawej niedzieli w całej Ukrainie i też jakoś w sposób szczególny pamiętamy w modlitwie. I myślę, że tutaj w tym miejscu, które jest takim szczególnym miejscem, charyzmatem, którego jest pokój i pojednanie, jest to myślę, że bardzo takie jakieś szczególne, że dzisiaj będziemy się właśnie tutaj modlić o to pojednanie polskiego, ukraińskiego narodu i też o przebaczenie i też myślę, żebyśmy stanęli w prawdzie, żebyśmy mieli odwagę stanąć w prawdzie. W grupie, która szła z Tarnopola do Bołszowic, uczestniczyli też Polacy z Maćkowiec na Podolu w obwodzie chmielnickim. Jestem z parafii Narodzenia Przenajświętszej Maryi Panny z Maćkowiec, to jest spod Chmielnicka. Tam dwie wioski, w jakiej mieszkają Polacy i jakie podtrzymują tradycje polskie i wiarę. Odnawiają w każdym swoim pokoleniu, wzmacniają i odnawiają wiarę. Dla mnie było trochę ciężko. Ciężko, bo tak sobie myślałam, że ja już idę czwarty raz, to będzie mnie wszystko lekko i będzie mnie wszystko piękno, tylko tak pierwszy dzień będzie mi ciężko, a ja potem już wiem doświad i jak wiem jak iść. Ale wszystko nie tak było, jak sobie ja myślałam. Był pierwszy dzień taki, bardzo był upał. I bardzo nam ponacierali się mozeli. Drugi dzień był silny wiatr i bardzo nam napalilo pysk. A trzeci dzień był deszcz i wszystkie nasze nogi były zmokrzeli i також було ciężko. Jak co roku my jako zespół Santo, właśnie tę koszulkę taką mamy, uczestniczymy właśnie w tych spotkaniach i właśnie w tych wszystkich uroczystościach, bo też czujemy się cząstką tego wszystkiego, bo tu się urodziliśmy, tu właśnie zaczęliśmy swoją jakąś działalność i dalej trwamy, więc zawsze z przyjemnością wracamy do mamy i zawsze przychodzimy. Te pielgrzymki, które ściągają tutaj co roku, są po prostu niesamowitym przeżyciem, niesamowitym wrażeniem. Od pustowej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który także dokonał poświęcenia nowej kopii obrazu Matki Bożej Bołszowieckiej. Po zakończeniu liturgii ulicami Bołszowiec przeszła procesja eucharystyczna. Cieszę się bardzo, że w mojej archidiecezji ruch pielgrzymkowy bardzo się rozwija. Każdego roku widzę, że jest coraz więcej ludzi, którzy pielgrzymują z różnych zakątków naszej diecezji. To pierwsze pielgrzymowanie jest takim właśnie sposobem, takimi rekolekcjami w drodze. I widzę, że każdego roku powtarzają się ci sami pielgrzymi. Na Ukrainie obecnie przeżywamy trudny czas. W Kościele przeżywamy okres Bożego Miłosierdzia. I ta pielgrzymka ma też wymiar takiego pokoju i miłosierdzia i przebaczenia. Również tego dnia odbyło się pożegnanie z ojcem franciszkaninem Grzegorzem Cymbałą, który został przeniesiony do innej placówki. Pani Wisława Holik odczytała list gratulacyjny Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP wyróżniło ojca Grzegorza Cymbałę brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis za osobisty wkład i za zaangażowanie w dziedzinie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, a szczególnie za pracę na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w Bołszowcach na Ukrainie. Ta praca, która tutaj przeżywałem w Bołszowcach przez te 8 lat, no prędzej jeszcze z Lwowa tutaj przyjeżdżałem i organizowałem tutaj te spotkania młodzieży, no nauczyła mnie wielu rzeczy, takiej pokory wobec drugiego człowieka, że będąc tutaj i kiedy były na początku takie różne niezrozumienia między nacjami, czy może konfesjami, no konkretnie między narodami, to nauczyła mnie, że trzeba się no, nauczyć wzajemnego szacunku i wzajemnych odmienności i szukać tego, co wspólne. Dlatego tutaj, jak byłem, to zawsze staraliśmy się tworzyć to centrum pokoju i pojednania. Ono pozwalało mieć różne historie, ale widzieć siebie jako ludzi. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki i ojciec Grzegorz Cymbała zostali odznaczeni również przez władze ukraińskie obwodu Iwano-Frankiwskiego.